Dzień dobry, witam Ciebie w nowym rozdziale, ostatnim już, który będzie dotyczył takich finalnych, ostatnich i końcowych ustawień dotyczących naszej strony internetowej, tuż przed jej publikacją, tuż przed jej uruchomieniem. Chciałbym zwrócić Twoją uwagę w tej lekcji na menu, albowiem rzeczywiście mamy tutaj cały czas ten napis, dodaj menu. On wyświetla się w zasadzie tylko administratorowi, czyli jeżeli jesteś zalogowany do panelu administracyjnego, jakby czego dowodem jest tabelka czarna z takimi odnośnikami, które służą do edycji naszej strony. Niezalogowany użytkownik nie widzi tego napisu dodaj menu. Zaraz to sobie sprawdzimy, otworzymy sobie nowe okno w trybie incognito i zobaczmy. Wpisaliśmy ten adres i rzeczywiście nie ma nic tutaj. Natomiast do naszej nawigacji no, niezbędne jest posiadanie tych elementów menu, żebyśmy mogli po prostu się w miarę sprawnie poruszać po naszej stronie. Tak więc tutaj oczywiście my sobie to uzupełnimy. Żeby utworzyć menu, myśmy sobie już wcześniej tworzyli menu związane z social mediami, natomiast my sobie teraz tworzymy nasze takie podstawowe menu i następnie sobie dodamy do tego menu poszczególne elementy. W porządku, żeby stworzyć takie nowe menu, musimy tutaj kliknąć w odpowiedni odnośnik. I tutaj sobie może wpiszmy podstawowe, tak? Czy podstawowy, może tak, niech będzie, tak jak tutaj, żeby nam to się zgadzało. I rzeczywiście my kliknijmy wyświetl lokalizację, tak, żeby w tym miejscu podstawowym to menu nam się wyświetlało. I my oczywiście chcemy dodać poszczególne zakładki do naszego menu. Jeżeli chodzi o nasze podstrony, które mamy w naszym systemie, zwróćmy na to uwagę, to jest kilka takich podstron. Aktualności, galeria, kontakt, o mnie, jak najbardziej politykę prywatności, czy też strona główna. Natomiast my tutaj kliknijmy sobie w zobacz wszystko i rzeczywiście widzimy wszystkie te nasze podstrony. No i my sobie dodajmy. Strony głównej może nie będziemy dodawać do menu, ponieważ kliknięcie w logo jest jakby tożsame z przejściem do strony głównej. Zacznijmy sobie może od aktualności, może niech to będzie o mnie, portfolio, galeria i kontakt. Dodajemy sobie. No i rzeczywiście mamy, wystarczy teraz odpowiednia kolejność, może najpierw niech to będzie o mnie, następnie aktualności, portfolio, galeria oraz kontakt. Zapiszmy sobie to menu i odświeżmy naszą stronę. Widzimy, kilka tych elementów zostało dodanych do naszego menu i możemy z powodzeniem przejść na jakąś podstronę.